Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest środa? Wtorek. Wtorek. To tak szybko leci, że muszę nakarmić kota, bo będzie marudzenie tutaj cały czas. Tak? Słyszycie, no. Są pewne priorytety, kiedy człowiek rano wstaje. Jednym z nich jest nakarmić kota. Czy ty też chcesz? No to zaraz ci też dam. Piękny, słoneczny dzień. Wczoraj było... Taka jest dziwna ta pogoda. Raz chłodno, raz teraz upał. Wczoraj widziałam Karolina, wrzucała na Instagramie, że założyła rajstopy do sukienki, bo było tak zimno. Ja wczoraj też miałam płaszcz, długie jeansy. A dzisiaj już oglądam moje nektarynki, które mi się trochę splaczały bibulki. Tak, jest dziwna ta pogoda, czy to już lato się skończyło, nie skończyło, nie wiem. Mamy jechać ten weekend nad morze, jeszcze nie wiem, czy na pewno. Bo ja starnę niestety, nie na hel. No i zobaczymy. No i niby ma być piękna pogoda. Prognoza mówi, że ma być 23 stopnie. Ale wiecie, ja i tak nie ufam, biorę dresy, bo to... Nie ufaj nigdy pogodzie. Tak może ma szczególnie na helu. No i widzicie, skończyły się wakacje i nie pojechaliśmy na pole w tym roku. Ale... Zdążymy jeszcze pojechać jakoś. Tyle mieliśmy, wiecie, rzeczy w te wakacje, że ja nawet nie poczułam. Oprócz tego, że jest pogoda, że jest, nie wiem, dużo warzyw i owoców, to jakoś nie odczułam tych wakacji, ale też jakoś mi to kompletnie nie przeszkadza. Więc nie widzę tutaj problemu, a już się cieszę na to, że mamy zarezerwowanego Sylwestra i pojedziemy na narty, jakoś o tym myślę. Wiecie, człowiek to jest taki głupi. Jak jest ciepło, to mu się chce zimę. Jak będzie zima, to potem będę płakać w marcu, że już chcę. Wiosny też nie lubię, że lato bym chciała. Tak, tak to jest. Dobra, idę robić śniadanie i odezwę się do was później. Dzisiaj będzie takie nietypowe jak na mnie śniadanie, bo nie będzie żadnego koktajlu, żadnego jogurtu, nie będzie na słodko, nie będzie owoców. Warzyw nie będzie. Żartuję. No tak, ale wiecie, że ja zawsze coś jem takiego zazwyczaj owocowego, zazwyczaj na słodko. A dzisiaj będzie kawałek bagietki z wędzonym łososiem i z chrzanem. Tak, dzisiaj mam taką ochotę. No i do tego zielona herbata, bo kawa to już troszkę było jak dla mnie za dużo, taka mieszanka. Stolik bardzo wam polecam. Najlepszy wynalazek na świecie, serio. To znowu ja. Zaraz wychodzę. To znowu ja zaraz wychodzę. Tradycyjnie muszę się wykąpać w perfumach. I co mam na sobie? Klejący błyszczyk na pewno mam na sobie. To jest Too Faced, ten powiększający usta. Włosy umyłam, wysuszyłam, nic szczególnego. Makijaż też nic nowego. Biżuteria założyłam, pytałyście o mój łańcuszek. Zdjęłam go wtedy na wesele, ale już go założyłam, po prostu zapomniałam go potem założyć. Założyłam go z powrotem. Koszulka to jest ta taka podstawowa, basicowa koszulka z hajem, którą wam pokazywałam w poprzednim holu. Mierzymy, matko, jak mi się klei, wiecie co, póki ten błyszczyk jakoś nie zaschnie, to masakra. Jest, jeżeli chodzi o włosy. Tak poprzekładam trochę, wiem, że niektórzy bardzo to lubią. I dzisiaj jeansy, rurki, te z Veromody, espadryle, mokasyny Kors i właśnie dokumenty. Chciałabym poszukać, bym zapomniała najważniejszego zabrać. Właśnie dlatego, że te rzeczy muszę zabrać, to zabieram Neverfulla, gdyż to jest najlepsza torba. No i tak widzicie, outfit nic specjalnego, ale ja lubię takie proste zestawy, najlepiej się czuję. No i tyle.
i uciekam i zabiorę was ze sobą. Postaram się dzisiaj być lepsza, coś powlogować. Zgarnęłam lwa na mieście. Idziemy na Dunkin' Donuts. Zobaczmy, czy tym razem nam się uda. Oby. Oby. Nie wiem, bym zjadł paczkę. No. W sumie nic dzisiaj nie jadł, bym zjadł cokolwiek. Zdrowe odżywienie według chyba. Szliśmy na Dunkin' Donuts, ale coś innego nas przyciągnęło. I zobaczcie, mają, jest opcja kotletu kotleta wegetariańskiego. No, jest burger miesiąca, nie zapytaliśmy, jaki jest. No, tam było. Tak? Nie, rozponka to złe takie, nie. Nie znam tych nazw. Rozponkę to akurat lubisz, wiesz? Słuchaj, a idź po pączki. Mam iść po pączki teraz? Czy ja mogę iść? Nie, no ja mogę iść. Mogę iść. Przyszły nasze burgery, muszę wam zaprezentować. Nie bój się, nie będzie szukanego. Lepiej już tu Rosja z tym wyglądał. Zawsze mam problem, jak tego się nie da jakoś tak estetycznie zjeść. Nie da się. Trochę za bardzo spieczona bułka. Nie, to samo. Tak? Jak? Na opie dużo lepszy jest ten kotlet wegetariański. Tak? Bo sam burger bardzo dobry, ale... Ty masz też zakaz. Ale wam jest szmota, żeby serwetka wyjąć. A frytki jak? A jaki to burger? Dobry. Mało mięsa. Mało mięsa? Małe mięso. Ale bardzo dobry. Bardzo dobry? Znaczy mój ten kotlet nie jest zbyt smaczny, ale reszta dobra. Lepszy niż na opór. Lepszy? I wegetariusz, i ten keczup niedobry, ten niedobry. Dziwny taki. Ale... Nie no, nie jest to jakieś, nie wiem, niedobre. Takie, żeby nie zjeść. Bardzo dobry ostry burger. Jest nawet uczki. Mów, które ty chcesz. No to ty mów pierwszy. Dobrze. Mów pierwszy. Dwa te pałty, dwa warian. Dwa. Misja zakończona sukcesem. Nie. Pokaż mi. Przesadziliśmy z tym 12 pączków, to jest 50 tysięcy kalorii. Oj tam, jak ty to liczysz? Zrób mi zdjęcie z misiem na szybko. Lew mi nie chciał zrobić zdjęcia z misiem. Chciałem. Tak, chciałem. Ale pan grał i się zestresowałem. Bo Lew to jest wstydziak taki trochę. No co, bym zostawił przy nim pączki, bo jeszcze by nam pączki zmiął. Nie. Pewnie bym albo popilował. Zjadł. Albo by nam zrobił zdjęcie. Z misiem. Ale fajnie, ile ludzi na Piotrkowskiej, co? Tak. A my tylko w nocy grasujemy tutaj Piotrkowskiej. Ty. Ta, ja. Raz słoń wyszedł sam. Będzie słuchał teraz przez najbliższe 5 lat nawet we vlogu. Mam 5 minut w klubie. 3. 3. A po co do niego w ogóle wchodziłeś, jak byłeś 5 minut? Żeby wkurzyć lwa i słuchać o tym pół roku, żeby lew miał temat do gadania. Właśnie.
I tu powiem szczerze, że uwierzyłbym w tę historię. Nie może słońca wychodzić. Zazdrość lwa jest. Może, ale zbyt duży. Tak, może, może. Tylko potem będzie słuchać. Lwa zazdrośnika. Lew chce teraz pączka, ja już nie wepchnę. Chcę. Pączek. Fajny taki stary jaguar. Te stare fajnie. Są ładne. Zgadzam się. Nie otworzę tego, lew, przykro mi. No dobra, otworzyłam. Pokaż łódki. Fajny, nie? Fajny. Dobrze. No to bierz sobie pączkę, którego sobie życzysz. Tego. Ojej, ja to jest taki z kremem i ja go chciałam. I go w końcu nie wzięłam. To jest z budyniem? Kurde, patrzcie na to. O kurde. Hej! Ja nie wiem, jak ludzie mogą mówić, że to jest niedobre. To tak jakby powiedzieć, że McDonald's jest niedobry. To trzeba mieć coś z kubkami smażonymi. Jadę dalej. Z czekoladą? Daj, zaprezentuję tylko i od razu troszkę. Orzechowy. Kurde, ale w same najlepsze pączki wzięła, ja żadnego takiego nie wzięłam. W Berlinie też tak było, że lew wziął same najlepsze, a moje wszystkie niedobre były. Ale to dlatego, że ja się zawsze skuszę na takiego oblanego w czekoladzie. Dobry, nie? Tak, ale tamten lepszy zdecydowanie. Zamienię się na... Na co? Na ten pączek poprzedni.